Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, aby nagrodzić najlepszych z najlepszych za dokonania w minionym 2020 roku w dziedzinie sportu. Szanowni Państwo, przede wszystkim gratuluję Wam osiąganych wyników. Jest to powód do dumy nie tylko dla mnie jako włodarza miasta, ale również przede wszystkim mieszkańców Starogardu Gdańskiej. Międzynarodowego turnieju Radom Cup został wybrany MVP turnieju, a zespół wywalczył pierwsze miejsce. Drużynowych igrzysk młodzieżowych, jednak przełajowych. Pierwsze miejsce w dwójkach mieszanych, pierwsze miejsce w dwójkach męskich. Zawodnik wyróżnia się dużą pracowitością ze względu na pandemię. Nie miał możliwości startu w zawodach ogólnopolskich. Trener od prawie 30 lat związany ze starogardzką koszykówką młodzieżową, a w szczególności ze starogardzkim klubem sportowym. Dobry, nazywam się Bartosz Sarzało. W dniu dzisiejszym zostałem nagrodzony nagrodą Działacz Roku 2020 za zarządzanie projektem Gamma Akademia Koszykówki, który organizuje zajęcia ogólnorozwojowe w profilu koszykarskim w 10 szkołach powiatu starogardzkiego. Dziękujemy serdecznie za przybycie w tym trudnym, a zarazem wyjątkowym dla nas czasie. Dziękujemy za emocje sportowe, których Państwo nam dostarczają. Życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.